Witam Was dzisiaj w dwuosobowym, nietypowym składzie, bo wita się z Wami czytacz i Laurka. Dzisiaj chciałem powiedzieć o nadziei, bo mamy takie pełne nadziei miejsce, pełne nadziei dziecko. No i wreszcie książka wypełniona nadzieją po brzegi, książka nadzieja, autorzy zebrani, książka, która powstała, by pomagać. To jest projekt społeczny, w którym udział wzięło wielu polskich autorów, aż mnie coś obłazi i obgryza, wielu polskich autorów, począwszy od Olgi Tokarczuk, przez Łukasza Orbitowskiego, Dominikę Słowik czy Mariusza Szczygła. Naprawdę plejada polskich nazwisk, które na pewno kojarzycie z tych czy innych stron. Na pewno mieliście kiedyś do czynienia przynajmniej z kilkoma z tych nazwisk. Wszyscy ci autorzy postanowili dobrowolnie za, powiedzmy to, Bóg zapłać, oddać swoje teksty właśnie do tego zbioru Nadzieja, po to, by pomóc seniorom. Bo cały dochód ze sprzedaży tej książki, która powstała społecznie, zostaje przekazany na rzecz pomocy seniorom, na rzecz domów opieki społecznej, którzy ucierpieli najbardziej w wyniku pandemii koronawirusa. Bo jak wiemy, no ta pandemia najbardziej uderza nie w nas młodych, lecz w seniorów. I taka książka powstała jako cegiełka, byśmy mogli ją kupić. Ona kosztuje 50 zł i wesprzeć szczytny cel. Czy warto pomagać? Oczywiście, jeżeli tylko mamy taką możliwość, zawsze warto pomóc. A ja wiedziałem od samego początku, jak tylko ta książka została zapowiedziana, że będę chciał ją kupić. Aczkolwiek nie byłem pewny, czy jako książka to do mnie przemówi, bo to jednak są autorzy gdzieś tam wychodzący często poza moje upodobania literackie. Niemniej, kiedy zacząłem czytać, wiedziałem już, że mam w rękach coś wyjątkowego. Bo z jednej strony to jest wyjątkowa książka ze względu na plejadę nazwisk i to jest wyjątkowa pamiątka, której pewnie wznowień już nie będzie, także to jest jedyna okazja w życiu, żeby taki zbiór złapać. Z drugiej strony, kiedy zacząłem czytać te opowiadania, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazało się, że coraz bardziej się w nie wciągam. Oczywiście są teksty lepsze, są teksty gorsze. Na tę książkę składa się kilkadziesiąt tekstów, począwszy od opowiadań, poprzez jakieś wspomnienia, poezję, manifesty czy przemówienia. I są oczywiście teksty lepsze, są gorsze, natomiast ja chciałbym się skupić troszeczkę, kilka słów o tych tekstach lepszych, które najbardziej mnie zaskoczyły. Paradoksalnie, mój ulubiony tekst z tej książki to opowiadanie Olgi Tokarczuk. Opowiadanie zatytułowane, już Wam powiem, Próba generalna. Niesamowite, pełne emocji opowiadanie, poruszające gdzieś bardzo, bardzo dogłębnie. To jest moje ulubione opowiadanie z tego tekstu. Oczywiście to opowiadanie pojawiło się również w innym zbiorze opowiadań Olgi Tokarczuk, ale ono otwiera nadzieję i daje nadzieję na to, że będzie dalej jeszcze lepiej, albo przynajmniej tak samo dobrze, jak jest. Mamy oczywiście Ziemowita Szczerka z bardzo poruszającym tekstem, wspomnieniem cioci. Ciocia, tak się nazywa tekst. To było mega poruszające i czytając tę książkę sam przeżywałem na nowo gdzieś te wspomnienia, które towarzyszyły mi, kiedy zmarł mój brat, kiedy zmarł mój tata. Wspomnienia rozmów, zwłaszcza z tatą. Gdzieś to cały czas tkwiło, być może przez to autor do mnie przemówił. Kolejna wspaniała rzecz to Hanna Kral Po bajce, tak, po bajce. Mam tutaj ściągę, żeby sobie tytuły podpatrzeć. Po bajce, czyli co by się stało, gdyby negatywni bohaterowie baśni, bajek postanowili odejść ze swoich bajek, postanowili przestać być źli, przestać realizować ten program, do którego zostali powołani. Niesamowita, fantastyczna rzecz, przezabawna, ale też dająca bardzo dużo do myślenia, bardzo mocno refleksyjna, świetna rzecz. Laurko, nie denerwuj się, kochanie. Dalej mamy Philip Springer, Utrata. Tak, o powodzi i staruszce, która sama została sobie tak naprawdę wokół woda, wokół nieszczęście, jakie no, spotykało nas już niejednokrotnie, bo Polska niejednokrotnie była zalewana. I tutaj mamy historię staruszki, która została pozostawiona tak naprawdę sama sobie, kiedy woda zaczęła zalewać, kiedy wielka woda wypełniła jej dom. Też bardzo ciekawa historia, dająca też taką, no każda z tych rzeczy daje nadzieję. Niektóre, można powiedzieć, bardziej są smutne, bo tutaj jest dużo śmierci, tutaj jest dużo, powiedzmy, takich rzeczy negatywnych, dużo rzeczy smutnych, ale wiele jest w tej książce nadziei. Nadziei na lepsze jutro, nadzieje na wyjście z danej sytuacji, czy nadzieje wreszcie na to, że można inaczej, bo też bardzo często można inaczej i w tym zbiorze przebija to na różnych płaszczyznach. Nadzieja nie jest w zasadzie spłaszczona do roli tej nadziei, której my się zwykle trzymamy, którą zwykle mamy, tylko do nadziei naprawdę wielkoformatowej, nadziei na wielu płaszczyznach przedstawianej. To jest wielka wartość. Kolejny wspaniały tekst to jest Dominika Słowik, którą uwielbiam po opowiadaniu zatytułowanym Drugie śniadanie. Bo co się może wydarzyć, jeżeli w plecaku zostawimy drugie śniadanie ze szkoły, co wielu z nas się zapewne zdarzało, mnie się to zdarzało notorycznie. Co może się stać? Ano, może się zalęgnąć w tym plecaku stworek, który właśnie żywi się takimi porzuconymi odpadkami.
No ale to też jest znowuż historia, która wychodzi z takiego zabawnego momentu, który nas rozbawi, ale idzie oczywiście coraz głębiej w metaforykę, coraz głębiej w kierunku śmierci, odchodzenia i radzenia sobie ze stratą. Niesamowita, mocna rzecz, która mnie totalnie rozbiła pod wieloma kątami, bo niby dawała nadzieję, ale też była rozbijająca. I wreszcie Łukasz Orbitowski, który w krótkiej formie chyba nie ma sobie równych. Łukasz Orbitowski z tekstem Matylda i Jorki. Fenomenalna historia staruszki, która przez okno podglądała świat i fenomenalna historia trzech właścicieli, trojga właścicieli Jorków, piesków. Kiedy to dochodzi do nieszczęścia i gołąb, ukochany gołąb jednego z mieszkańców zostaje zagryziony najprawdopodobniej przez Jorka, bo tylko takie małe zwierzątko dałoby radę w taki, a nie inny sposób pozbawić życia gołąbka. Kto jest winny? Pełna po prostu niesamowitych konkluzji opowieść. No też o nadziei i też o strachu przed tym, jakie konsekwencje może mieć jakieś działanie. Czy jesteśmy w stanie przełożyć prawdę nad dobrem własnym. No, słowem krótkim, nadzieja to jest po prostu zbiór tekstów różnych, różniastych. Niektóre cię zachwycą. No ja na przykład nie do końca znalazłem się w poezji. Nie mam wrażliwości osoby czytającej poezję, dlatego nie odnalazłem się w tych tekstach poetyckich, aczkolwiek wszystko przeczytałem od deski do deski. Choć no, to przyznaję szczerze, być może zabrzmi to źle, ale przeszło przeze mnie, nie pozostawiając tam większego śladu. Natomiast wiele z tych tekstów pozwoliło mi odkryć świetnych autorów. Na pewno zamierzam przeczytać coś Dominiki Słowik. Na pewno zamierzam teraz już na 100% zabrać się za Kult Orbitowskiego, bo to opowiadanie po raz kolejny podkreśliło jakość tego autora. Na pewno zamierzam wrócić do Olgi Tokarczuk i zamierzam coś Olgi Tokarczuk przeczytać, bo to opowiadanie pokazało mi, jak wnikliwą jest ona pisarką, jak ma wspaniale rozwinięty zmysł obserwacji i też analizowania drugiego człowieka, rozbierania tego człowieka na podzespoły, stosując taką terminologię technologiczną, komputerową, jak bardzo jest w stanie zajrzeć w głąb duszy tego człowieka, by wywlec go na drugą stronę i pokazać prawdę o życiu. Może to brzmi górnolotnie, ale tak właśnie jest. Powiem, no, jest prawie 500 stron tekstów w tej książce. Nie wszystkie mi się spodobały, nie wszystkie zapamiętam, ale to, co mi się spodobało, jest absolutnie warte każdego grosza, każdej złotówki wydanej na tę książkę. I ja wam nadzieję bardzo gorąco polecam, zwłaszcza w świecie, kiedy tej nadziei coraz bardziej nam brakuje, zwłaszcza w świecie i w czasach, kiedy wyglądamy za tą nadzieją, kiedy mamy nadzieję, że to już, że promyczek nadziei się zapala, a to nagle okazuje się, że nadal tkwimy w tym, w czym tkwimy. Ta książka na może nie poprawę dnia, ale gdzieś na poprawę myślenia, dająca nadzieję. Serdecznie wam polecam, tym bardziej, że tak jak mówiłem, nikt za tę książkę pieniędzy nie dostaje. Cały dochód idzie na rzecz pomocy seniorom, którzy ucierpieli w walce z koronawirusem, którzy ucierpieli przez pandemię, a myślę, że warto, tym bardziej, że ta książka będzie z pewnością wyjątkowa na waszej półce. Tyle ode mnie, tyle od Laury, która jest już bardzo zniecierpliwiona, tyle od robaków, które mnie obsiadają i gryzą. Jeżeli wam się ten film podobał, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się ciepło. Cześć!